Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie podobieństwo czworokątów. I tak, tutaj mamy symbol podobieństwa, czyli jeżeli F i F1 są podobne, to zapisujemy między nimi taki znaczek. No i tutaj zobaczcie, co musi się stać, żeby były podobne. Kąty muszą być odpowiednie, takie same względem siebie, czyli alfa i alfa tutaj jest, beta, beta, gamma, gamma, delta, delta. Co możemy powiedzieć o bokach? Jeżeli tutaj jest bok A, no to tutaj jest bok K razy większy, bo to jest skala. Jeżeli tu jest B, tu jest B razy K. Jeżeli tu jest C, tu jest C razy K. A jeżeli tu jest D, tutaj macie D razy K. I teraz, moi drodzy, w pierwszym zadaniu, czy na rysunku poniżej czworokąt F1 jest podobny do F? Jeśli tak, podaj jego skalę podobieństwa. No to, żeby złapać skalę, no to musimy zrobić następującą rzecz. Zobaczyć, czy istnieje liczba, która zmienia Wam krótsze boki w krótsze i dłuższy bok w dłuższy. Tutaj jest F1 do F, czyli tak naprawdę z F-ki będzie powstawało F1. I teraz patrzymy, piszemy sobie tak. 4 razy K1 równa się 2 pierwiastka z 15. Dzielimy na 4 i K1 równa się 2 pierwiastek z 15 na 4, czyli mamy pierwiastek z 15 na 2. Teraz to samo robimy z dłuższymi bokami, czyli mamy 8 razy K2 równa się 4 pierwiastek z 15. No i teraz widzimy, że K2 będzie tak naprawdę tutaj tak samo, czyli jak podzielimy to wszystko na 8, no to mamy 4 pierwiastek z 15 na 8, czyli mamy pierwiastek z 15 na 2. No i teraz, moi drodzy, krótko tutaj musimy zobaczyć, czy K1 równa się K2. No i widzimy, że to jest prawda, czyli K1 równa się K2. Czyli wniosek jest taki, że F1 jest podobne, no albo F jest podobne do F1, bo tutaj jest takie oznaczenie. Czyli te figury są względem siebie podobne, a skala wynosi o tyle. To jest nasza odpowiedź, czyli to jest nasza skala podobieństwa. No to patrzymy sobie dalej tutaj. No to zapiszmy. Tutaj może zapiszmy w tym miejscu, czyli patrzymy 5 razy K1 równa się 8, czyli K1 będzie się równał 8 piątych, czyli K1 równa się, jak to się podzieli, to jest 1,6. Bo to są tutaj liczba, która zmienia ten bok w ten bok. Teraz z 12 zobaczmy. 12 razy K2 równa się 16, czyli K2 równa się 16 na 12, czyli K2 równa się 1 i tutaj będzie, to będzie 1 i 4 dwunaste, a to jest to samo co 1 i 1 trzecia, czyli tak naprawdę tutaj mamy 1 i 3 w okresie, jeżeli użyjemy kalkulatora. I teraz, moi drodzy, widzimy, że te liczby są od siebie różne, czyli wniosek jest taki, że figury nie są podobne. Figury F i F1 nie są podobne. Czy zadanie można było zrobić inaczej? Można oczywiście tutaj jeszcze korzystać z takiej własności, że jeżeli jest napisane w matematyce jest podobne do, to chodzi o dzielenie. Czyli skalę można było zrobić jako F1 podzielić na F i też by Wam wyszło. Czyli to jest zadanie już tutaj kompletnie zrobione, wszystko jest dobrze. Czyli tutaj skala było pierwiastek z 15 na 2, figury są podobne, a tutaj figury nie są podobne, więc skali nie ma. No to liczymy zadanie drugie. Obrazem czworokąta ABCD o skali K jest czworokąt A1, B1, C1, D1. O ile procent obwód czworokąta A1, B1, C1, D1 jest mniejszy od czworokąta ABC, jeśli K wynosi 13 dwudziestych. I stawiamy sobie tutaj taki znak zapytania. Będziemy próbowali na to pytanie odpowiedzieć. No to jak takie zadanie zrobić? Możemy sobie oczywiście narysować dowolny czworokąt. Jakiś taki sobie rysujemy. Coś takiego. I tutaj będziecie mieli skalę. Skala wynosi 13 dwunastych, czyli czworokąt będzie troszkę mniejszy. Trochę tam sobie oczywiście, to jest tylko szkic. O, jakoś tak sobie tutaj poprowadzimy te boki, coś w tym stylu. No, może jeszcze raz sobie narysujmy.
Tak. Mamy taki czworokąt. No i teraz tak. Obwód tego możemy sobie nazwać literką, no nazwijmy sobie to literką L. Czyli ile będzie wynosił obwód tej drugiej figury? Skoro skala wynosi 13 dwudziestych, to ten obwód będzie wynosił 13 dwudziestych L. No i teraz pytają nas, o ile procent ten obwód jest mniejszy. Czyli zobaczmy, jaka jest różnica między L-ką, a tutaj 13 dwudziestych L. Czyli to się równa 20 dwudziestych L odjąć, moi drodzy, 13 dwudziestych L. Czyli to się równa, to się będzie wszystko równało 7 dwudziestych L. I teraz pytają się, jaki, o ile procent jest mniejszy. Czyli wiemy, o ile jest mniejszy, a o ile procent. Punktem odniesienia będzie L. Czyli pytanie jest, o ile procent mniejszy, czyli piszemy 7 dwudziestych L. Punktem odniesienia jest L i wszystko zamieniamy wpiszemy w procentach. Czyli zobaczcie, to się skróci, czyli tu zostanie jedynka, tutaj jedynka. To się skróci, bo będziemy mieli to z tym i będziemy mieli dwójkę jeszcze z dziesiątką skrócimy, czyli tak naprawdę odpowiedź to będzie 35%. Czyli odpowiedź o 35%. O, czyli o tyle obwód czworokąta jest mniejszy, o 35%. I zadanie trzecie. Jedna z przekątnych rombu jest o 25% krótsza od drugiej. Obrazem rombu w podobieństwie o skali 2 jest rąb, którego suma długości przekątnych wynosi 28. Oblicz długość boku rombu ABCD. No to zobaczmy, jak to wygląda. Mamy jakiś rąb. Mamy jakiś rąb. W rąbie oczywiście przekątne przecinają się w połowach pod kątem prostym. Możemy je sobie narysować o, w takiej postaci. O. No, jeszcze raz narysujmy. I mamy rąb. I mamy rąb, który będzie dwa razy większy. No i teraz tak, jedna z przekątnych jest o 25% krótsza od drugiej. Co to znaczy? No to jeżeli tutaj przyjmiemy sobie, że długość tego boku jest x i długość tego boku jest x, no to to są oczywiście połowy. Czyli jak tutaj będzie po x, no to na pewno wiecie, że tutaj będzie po 75% x. I tutaj też będzie 75% x. No i teraz, moi drodzy, jesteście inteligentni. Skoro rąb się zwiększył dwukrotnie, czyli skala wynosi 2, może tutaj sobie napiszmy, że k wynosi 2, to każda długość zwiększa się dwukrotnie. Czyli tutaj macie 2x, tutaj macie 2x, 75% x to jest w matematyce 0,75x, tutaj tak samo 0,75x. Czyli tutaj macie 1,5x i tutaj macie 1,5x. No i teraz, moi drodzy, suma przekątnych w tym rąbie wynosi 28. To znaczy, że musimy dodać te wszystkie odcinki do siebie, czyli 2x plus 2x plus 1,5x plus 1,5x. To będzie łącznie 4 plus 3, 7x. Czyli to 7x równa się 28. No to dzielimy to sobie wszystko na 7, czyli x wynosi 4. I teraz naszym celem jest policzenie długości boku o tego. Czyli nazwijmy to sobie y. No i teraz zobaczcie, ile ten y będzie wynosił. Y policzymy z takiego fajnego Pitagorasa, który tutaj jest. Czyli mamy y do kwadratu równa się x do kwadratu plus 0,75x do kwadratu. Czyli mamy y do kwadratu równa się 4 do kwadratu plus 0,75 razy 4 to jest w matematyce 3 do kwadratu. Czyli y do kwadratu równa się 16 plus 9, czyli y do kwadratu równa się 25, czyli y równa się 5. Była jednostka, nie było. Czyli tak tutaj wykonujemy to zadanie, tutaj poprawmy, o. I teraz tak, moi drodzy, mam nadzieję, że obejrzeliście do końca, które zadanie chciałbym, żebyście zrobili.
Chciałbym, żebyście popróbowali te zadania. 3,72 od A do D na stronie 75, 3,73 A i C na 75, 3,75 i 76 na 76 i 3,80 A i C na stronie 76. Jeżeli będą jakieś pytania, wątpliwości, proszę pytać, damy radę i życzę Wam powodzenia. Trzymajcie się.